Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Łabecki. Za chwilę opowiem o moim nowym wynalazku. Jest to przyrząd, który kontroluje, czy został wzięty pełny i prawidłowy oddech przed wydobyciem dźwięku z instrumentu. Jeśli zaczniemy grać, a nie nabierzemy pełnego i prawidłowego wdechu, usłyszymy sygnał ostrzegawczy. Przyrząd składa się z modułu głównego, pasa wyposażonego w czujnik, który kontroluje, czy został wzięty pełny wdech, oraz przewodu, który je łączy. Moduł jest zasilany poprzez powerbank lub ładowarkę do telefonów z wtyczką micro USB. Za chwilę pokażę, jak działa mój przyrząd. Zasada działania polega na tym, że gdy nabiorę powietrze, czujnik zamontowany w pasku przekaże sygnał do modułu i włącza się czerwona dioda. Gdy wypuszczę powietrze, czerwona dioda gaśnie. Wewnątrz modułu jest zamontowany mikrofon oraz buzzer, który wydaje sygnał ostrzegawczy, gdy pojawi się dźwięk, a nie zostanie wcześniej wzięty pełny wdech. Z prawej strony jest żółta dioda, która włącza się, gdy mikrofon wykryje dźwięk zagrany na instrumencie. Gdy wezmę pełny wdech, dioda czerwona włączy się, a gdy zagram na instrumencie, włączy się dioda żółta. Jeśli nie wezmę pełnego wdechu, a mimo to zacznę grać, pojawi się sygnał ostrzegawczy. Za chwilę celowo nie wezmę pełnego wdechu i zacznę grać. Teraz nabiorę prawidłowo powietrze, natomiast drugi wdech będzie niepełny. Gdy włączy się zielona dioda, możemy wydobyć dźwięk z instrumentu. Górnym potencjometrem ustawiamy czas w sekundach. Jeśli ustawimy na 0, zielona dioda włączy się praktycznie w tym samym czasie, co dioda czerwona. Jeśli górnym potencjometrem ustawimy na 1, dioda zielona włączy się po około 1 sekundzie od nabrania powietrza. Teraz, gdy nabiorę powietrze, dioda zielona włączy się o sekundę później niż dioda czerwona. Można ten czas wykorzystać na przykład na przygotowanie się do zagrania dźwięku albo na zbudowanie ciśnienia. Teraz zagram bez przygotowania. Zacząłem grać przed włączeniem diody zielonej i moduł wydał sygnał ostrzegawczy. Zagram jeszcze raz. Środkowym potencjometrem ustawiamy opóźnienie, z jakim przyrząd zareaguje sygnałem dźwiękowym. Jeśli ustawimy nim maksymalną wartość, czyli 124, to najkrótsza przerwa w wydobywaniu dźwięku z instrumentu zostanie wykryta i pojawi się sygnał ostrzegawczy. Thank you.
Jeśli natomiast ustawimy potencjometrem wartość np. 80, to przyrząd wyda sygnał ostrzegawczy, gdy przerwa między dźwiękami będzie dłuższa niż pauza ćwierćnutowa grana w tempie około ćwierćnuta równa 80. Dolnym potencjometrem ustawiamy czułość mikrofonu. Jeśli będziemy grali piano, to należy zmniejszyć czułość mikrofonu i ustawić na przykład na 7. Należy jednak pamiętać, że mikrofon reaguje także na ludzki głos. Jeśli ustawię niski poziom i będę mówił, to mikrofon wykryje mój głos i wyda ton ostrzegawczy. Gdy mówię przy ustawionym niskim poziomie, moduł wykrywa mój głos i wydaje sygnał ostrzegawczy. Moduł ma zaprogramowaną jeszcze jedną funkcję. Jeśli przekręcimy dolny potencjometr maksymalnie w prawo, to wyłączymy sygnał ostrzegawczy i wyświetli się informacja, że buzzer został wyłączony. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy podczas lekcji uczeń ma założony pasek z czujnikiem, a nauczyciel będzie grał na instrumencie. Moduł wykryje dźwięk grany przez nauczyciela, natomiast nie zarejestruje pełnego wdechu, ponieważ to uczeń ma założony pasek. Bardzo ważną rzeczą jest dobre wyregulowanie paska. Najlepiej ustawić go tak, żeby dioda czerwona gasła po wypuszczeniu 1/3 lub połowy powietrza. Z moich obserwacji wynika, że u dzieci poniżej 10 roku życia, ze względu na drobną budowę ciała, przyrząd może nie wykrywać prawidłowo nabranego powietrza.